Pewnie się rozmawiacie, z kim rozmawiam. Pozwolił? Pozwolił, tak? Pozwolił? Mama też pozwoliła? Mariusz Maksymiuk, Radio Biper. Widzę, że rodzice doglądają biznesu. Pozdrawiamy rodziców. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, ja jadę sobie materiały, robię. Byłem w Porosiukach, byłem w Słowacinku. Za moment do Styżyńca, ale tak jadę z Białej w Słowacińską i patrzę, jakieś fajne, młode tutaj buziaki siedzą i coś ciekawego sprzedają. Przeczytajmy. Tania, pyszna lemoniada. 3 zł. Promocja! Promocja? No dobrze, tylko jeszcze powinno być, że promocja do ostatniej najniższej czy tam najwyższej ceny, ale to nieważne. No i słuchajcie, postanowiłem zakupić tą pyszną lemoniadę. Przy okazji poproszę jeszcze tą lemoniadę z proszę bardzo. Z pomarańczą. Pomarańczą, tak. Natomiast moi drodzy, ja już częstuję się tutaj sokiem z wiśni. Czyli to był pomysł właśnie. To był Filipa i mój. Filipa jest który? Ja. Ja. A twój to? Ja jestem Hubert. Cześć Hubercie. To jeszcze dziewczyny, jak macie na imię? Ja Maja. Ja Maja. To jedna Maja, druga Maja? Nie, ja jestem Hania. A Hania, przepraszam. No i mam jeszcze jeden kolegę. Piotrek. No i słuchajcie, skąd właśnie ten pomysł? Co to się stało, że tak postanowiliście zadziałać? Tak po prostu sobie wczoraj... Ja mogę powiedzieć! No więc byliśmy na dworze, no i wczoraj się nudziliśmy, więc pomyśleliśmy, abyśmy zrobili ten lemoniadę, no i dzisiaj zaczęliśmy sprzedawać, no sprzedawaliśmy, no i zarobiliśmy wiele złotych, nawet auta się zatrzymywały i kupywać. Ktoś oglądał to na pewno urząd skarbowy, więc nie zarobiliście nic. Co? Tak, tak. Wszystko poszło na koszty, powiem szczerze. Ale słuchajcie, i pod innym kątem was zapytam. No, że wam się chce, że wpadliście na taki pomysł. Przecież to jest coś niezwykłego. Zazwyczaj mówi się, że dzieciaki teraz to siedzą przed komputerem. Czy to prawda? No, większość. No, tak. Większość dzieci tak. Czasami my też siedzimy, no ale ja tam większość czasu to spędzam na dworze. Ja też. Spacerujecie sobie. Ja też. No tak, gramy, i się bawimy w różne zabawy. Jeździmy na rowerze. Chowanego, berek. Super, super. No i teraz powiedzcie mi właśnie trochę o tym stoisku. Bo tak, gdybyśmy chcieli jechać z Białej Podlaskiej, bądź do Białej Podlaskiej z tej strony, i jeśli komuś no, idą wysokie temperatury, zechce się coś pić, to warto się tu zatrzymać. Tak? No tak, tak, tak. Bardzo warto. Czy nawet to... nawet osoby z mojej klasy się zatrzymywały i kupywały. Świetna robota, świetny pomysł. W ogóle jesteście zakręconymi młodymi ludźmi, ale bardzo pozytywnie. Gratuluję tego pomysłu. No właśnie, kto kupuje tę lemoniadę bądź ten sok z wiśni? Kto najczęściej? Wszyscy to robimy swojsko. Większość to młodzież. Młodzież? Młodzież. Lub czasami dorośli. Chyba jak jechali na rowerze ludzie albo szli piechotą. Aha, czyli tak przy okazji. Tak. Znaczy autem też bardzo dużo. No ja cię zatrzymam autem. No na przykład tak jak pan, czy na przykład dużo ludzi przejeżdża i się wraca po prostu. No ale słuchajcie, tak, mamy sok z wiśni. Co jeszcze proponujecie ciekawego? Lemoniadę, no i nie mamy więcej rzeczy. Może w przyszłości coś pojawi się. W przyszłości może jeszcze coś. No coś nowego. Ale mimo wszystko pyszny ten sok z wiśni. Spróbuję tej lemoniady. Jest robiony przez babcię Filipa. Znaczy Filipa? Piotrka. Pomyłka. Ale świetna ta lemoniada. Witaminy. Słuchajcie, życzę wam w takim razie udanego weekendu. Dziewczyny, nie zmarznijcie, bo chyba coś padało przed chwilą, tak? Ale przestało. Przestało. Świetny pomysł. Trzymam za was kciuki. Dobra robota. I mam nadzieję, że w przyszłości spotykamy się z wami wszystkim jako prezeskami jakiejś fajnej firmy. Może handlujący lalkami, co? No właśnie. Chłopaki, co się śmiejecie? A z wami prezesami jakiejś też fajnej firmy. Co byście chcieli robić w przyszłości? Nie wiem, ja bym bardzo chciałbym gotować. Gotować. Gotować? Lub nie wiem, programować. Te dwie rzeczy. No i piłka nożna też. Gotowanie, programowanie i piłka nożna, tak? Chłopaki, jesteście świetni. Dziewczyny, kim chciałbyście zostać w przyszłości? Ja bym chciała zostać piosenkarką. Brawo. Ja bym chciała trenerką od gimnastyki. Trenerką od gimnastyki. Słuchajcie, pozdrówcie rodziców, bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Jeszcze raz polecamy pyszną lemoniadę i sok z wiśni. Może delikatnie odejdę. Łach. Miam, 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 miam. Miam się.
Bardzo Wam dziękuję. Dobrej, miłej pracy. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć.